Cześć, witajcie, tutaj SQ7CL. Dziś opowiem Wam o mojej kolejnej antenie, do której zrobienia zainspirowała mnie zupełnie przypadkowa rzecz, takie oto znalezisko. Każdy normalny człowiek pewnie po prostu wyrzuciłby to do kosza, ale ja, widząc ten kawałek przewodu telekomunikacyjnego, uruchomiłem wyobraźnię i postanowiłem, że zrobię z niego antenę. Jest to kabel miedziany, który ma kilkadziesiąt żył. Miałem go metrowy odcinek dosłownie i postanowiłem najpierw go obrać. To nie było takie proste, zdjąć z niego izolację. Trzeba bardzo uważać, bo można sobie obciąć pół palca albo nawet cały. Jak widzicie, w środku fajne półmilimetrowe miedziane druty. W izolacji, razem z izolacją, to jest 0,6. No, zobaczcie, jakie to jest twarde, tam jest blacha w środku. Co niepotrzebne, to wyrzucamy, co potrzebne, to wszystko fajnie zwijamy i pakujemy, bo to przyda nam się do anteny. Te przewody były w takich parach, po cztery w zasadzie nawet. Szybko je tam porozplątywałem, poukładałem i mieliśmy aż tyle materiału. No teraz należało to połączyć. Ponieważ, jak mówiłem, to były półmilimetrowe przewody, ja połączyłem je w takie milimetrowe linki. Dwa przewody daje milimetr miedzi. Potem takie fajne łączenie. Ważne, żeby to robić w ten sposób, żeby się potem przewód nie zaczepiał podczas wciągania go gdzieś tam. Trzeba oczywiście to zlutować, ale miedź lutuje się bardzo ładnie. Jak mi szybko idzie, proszę. No niestety, tych lutów musiałem wykonać kilkadziesiąt, a taki jest efekt końcowy, ale jest to na pewno materiał dużo lepszy niż PKL-ka. Tu widzimy taki słup, mam na mojej działce, miałem go kiedyś wyburzyć, ale tak został. Po prostu sobie stoi. Od tego słupa do mojego masztu jest 85 metrów. Postanowiłem, że rozwieszę tam plastikową linkę. Słup ma 10 metrów, maszt 23, to daje linkę na bardzo dużej wysokości. Niestety, kiedy zawiesiłem tą linkę, okazało się, że nie mogę jej zbytnio napiąć, zbyt mocno, ponieważ maszt odgina się trochę od pionu. Nie tak jak tu na rysunku, to jest tylko po to, żeby jakoś bardziej to zobrazować, aczkolwiek rzeczywiście była taka sytuacja. Działo się tak dlatego, że mimo iż mam trzy odciągi, to akurat z tej strony nie było odciągu, który mógłby równoważyć siłę, jaką właśnie robiła ta linka. Dlatego musiałem wykonać dodatkowy odciąg. Wkopałem taki 100-kilowy beton. Bałem się, że jak zrobię na przykład inwertet V, no to popatrzcie, balon waży, prawda? Kilkanaście metrów kabla też waży. Bałem się, że stracę tą wysokość, że ta linka będzie się bardzo uginać i stracę podstawowy atut, jakim jest właśnie wysokość. Dlatego musiałem wymyślić coś innego. Potrzebowaliśmy czegoś lżejszego. Moim pomysłem był vertical, dlatego że wystarczy zaczepić ten drut, który wcześniej przygotowałem, do linki u góry. Akurat 30 metrów od wieży, od masztu, który jest też, jak pamiętacie z zeszłego filmu, vertikalem na 160 metrów. 30 metrów od tego masztu jest 17 metrów wysokości punkt zaczepienia drutu. Ponieważ brakuje 2 metry do pasma 80 metrów, to reszta idzie tak pod skosem. To absolutnie nie powinno popsuć charakterystyki anteny, ona cały czas ma pionową charakterystykę. No widzicie, pierwsze pomiary to się po prostu rozkłada jakieś tam druty, podłącza wtyczkę i tak się mierzy. Pierwszy pomiar był bardzo niekorzystny, dlatego że postanowiłem wykorzystać radiale z systemu na 160 metrów. Okazało się, że nie da się tak zrobić. System radiali na 160 metrów, widać było, że tam był rezonans, ale jednak coś tam przeszkadzało. Postanowiłem więc zrobić taki... Postanowiłem zrobić dwa radiale, ale na powietrzne. Dwa radiale rezonansowe na powietrzne. Dowiedziałem się od doświadczonych kolegów, że takie dwa radiale na powietrzne działają tak samo jak system radiali podziemnych składający się z kilkudziesięciu elementów.
z kilkudziesięciu podziemnych radiali. I tu już efekty były bardzo interesujące. 1,3, co prawda jesteśmy poza pasmem, no ale jeżeli już mamy rezonans, to wystarczy skracać, wydłużać odcinki i w końcu na to pasmo wejdziemy, prawda? Tu w tym wypadku skracać. Ważne, żeby ten rezonans był. Uznałem, że to jest sukces i przystąpiłem do zbudowania tej anteny po prostu solidnie. To jest puszka antenowa, widzimy z gniazda, po prostu oplot idzie do jednego motylka, do jednej śruby, żyła gorąca do drugiej śruby, tu już jest na gotowo. Zrobiłem oznaczenia oczywiście, żeby się nie pomylić. Przygotowałem taki impregnowany kołek drewniany, zamalowałem go jeszcze bejcą i lakierem. Tutaj widzimy taką szpilę ocynkowaną, w którą wkłada się ten kołek i przykręca śrubami. To jest fajne, jak widzicie na gotowo, ten kołek nam nie zgnije, łatwo się go też wbija, puszka jest przymocowana. I przystąpiłem do instalacji, tu już jest kołek wbity, ta nasza podstawa wertykala, wertykal idzie do góry, radiale idą na boki, podpięty jest analizator Rig Expert. Prace jak zwykle trwają do późna, nawijam taki balon napowietrzny na rurze kanalizacyjnej z przewodu RG213. On jest po to, żeby energia nie wracała z powrotem do radia podczas nadawania. Stosuje się go zwłaszcza, tu już wtyczka widzimy zarobiona, stosuje się go zwłaszcza wtedy, kiedy przewód nie jest zakopany. U mnie zakopana jest tylko część, reszta idzie po ogrodzeniu do domu. Jest tego kabla 80 metrów, czyli zużyłem prawie całą rolkę. No ale szczęśliwy wróciłem do domu, to już następnego dnia przy dobrym świetle widać, że antena wygląda fajnie. Ma dwa radiale napowietrzne i wibrator do góry 17 metrów i 2 metry w bok. Jednak postanowiłem jeszcze coś pokombinować, nie byłbym sobą, poeksperymentować. Jeden z radiali został położony bezpośrednio na ziemi, oczywiście po kilkudziesięciu tam próbach czy kilkunastu i okazało się, że ten zabieg sprawił, że mamy idealne SWR w środku pasma. Dzięki temu i w zasadzie w części fonicznej i w części telegraficzno-cyfrowej ten SWR był znośny. Na dowód tego mogę powiedzieć, że za pomocą tej anteny udało mi się właśnie upolować Lesotho. Bardzo trudny do zrobienia na niskich pasmach podmiot. No ale oczywiście tak zdałem sobie sprawę z tego, że 80 metrów kabla to bardzo dużo pieniędzy i można by jakoś jeszcze rozbudować tę antenę, a brakowało mi jeszcze pasma 30 metrów. Dlatego też wymyśliłem coś takiego jak multivertical, czyli dołożyłem dodatkowy wibrator do tego systemu antenowego i dodatkowy radial na 10 MHz, na 30 metrów. I jeszcze kolejnym krokiem, bo tamten zabieg oczywiście się udał, kolejnym krokiem chciałem mieć po prostu jednak idealny SWR i w paśmie DX-owym i w paśmie cyfrowo-telegraficznym. Dlatego zbudowałem taki trap. Ten trap, widzicie, można pominąć. Kiedy pomijamy trap, skracamy drogę, wtedy mamy wyższą częstotliwość. Kiedy odpinamy tą żabkę, wtedy trap jest aktywny i mamy niższą częstotliwość. Takie proste rozwiązanie. Jeżeli to jest na ziemi, to nie ma problemu. Wychodzimy sobie przed dom w klapkach i po prostu zmieniamy rezonans anteny w ciągu 30 sekund. Tak to wygląda już po zrobieniu. Tu jeszcze rig podpięty, analizator jeszcze podpięty. Mamy w takim razie dwa wibratory na 30 i 80 metrów. Mamy trap do przestrajania, mamy balon napowietrzny, puszkę i trzy radiale. Cały system wygląda dość nietypowo, natomiast co jest fajnego w tym, że stosujemy bardzo lekką konstrukcję, w przeciwieństwie do na przykład tego masztu, który jest wzbudzony na 160 metrów. Tu widzimy, odchodzi od niego lina w bok, przyjrzyjcie się po prawej stronie. To jest właśnie ta plastikowa lina, która na wysokości 20 kilku metrów odchodzi w bok. Zobaczcie, tu są zawieszone te dwa ramiona i tak widać, że ta lina się jeszcze opuściła na dół, a co by było, gdyby tam wisiały jakieś bardzo ciężkie rzeczy? Tu jest fragment radiala na 80. To jest taka technika jak do Beveridge'a, montowania przewodów nad ziemią.
Ten trap nie jest piękny, ja wiem, przepraszam was za to, ale no, ważne, że działa. Przyszedł czas na to, żeby pokazać wam, jak ta antena rzeczywiście stroi się, jakie ma rezonanse. Podpinamy riga. To jest bardzo dobre urządzenie. W ogóle analizator przy produkcji, przy wykonywaniu takich anten przyspiesza pracę niesamowicie. Wykonałem około 40-50 prób. Gdybym to robił tradycyjną metodą bez analizatora, pewnie zajęłoby to miesiąc. Tak w ciągu krótkiej chwili, kilku dni miałem antenę. Tu widzimy, trap jest pominięty, czyli żabka jest przypięta. Teraz odpinamy przewód. Lepsza byłaby wsówka albo wtyczka bananowa, ale akurat miałem. Widzicie, teraz jest trap aktywny, teraz będzie, czyli przedłużamy antenę i mamy idealnie w paśmie telegraficzno-cyfrowym bardzo dobry SWR. Możemy jeszcze spojrzeć na inne parametry. Zobaczcie, prawie 50 ohmów. No, znakomicie, antena się udała z całą pewnością. Teraz sprawdzimy jeszcze 10 MHz, czyli pasmo 30 metrów, jak spisuje się dodatkowe ramię z radialem. Proszę bardzo, robimy pomiar. Zobaczcie, bardzo szeroko, bardzo niski SWR, to naprawdę działa. I teraz podsumowanie od takiego przewodu poprzez DX Lesotho na 80 aż do anteny multivertical, która działa. Trzymajcie się ciepło, do następnych spotkań. Cześć, pozdrawiam, SQ7, Cezary Ludwik.